Cześć, ja jestem Mondar i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z serii niepokojących reklam telewizyjnych. W 12 już odcinku drugiego sezonu tej serii. No trochę już się tego nazbierało. A w dzisiejszym materiale przyjrzymy się kilku naprawdę dosadnym i jakże niepokojącym reklamom pewnych kampanii społecznych. Cofniemy się w czasie do lat 70., by przyjrzeć się naprawdę niepokojącym reklamom z tamtych lat. A także przeniesiemy się również do lat 60. bądź 50., nie jestem do końca pewien, by przyjrzeć się zaprawdę przerażającej reklamie z pewnym jakże osobliwym klaunem. Cóż, myślę, że będzie całkiem ciekawie przed obejrzeniem filmu strzel podnim kciuka w górę, a także zasubskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś tutaj nowy, a także zapraszam Cię na mój drugi kanał, czyli Chata w lesie. Już nie zabiorę więcej przedłużać, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść kolejnej 12 już części drugiego sezonu niepokojących reklam telewizyjnych. A na początek rzucimy okiem na reklamę pochodzącą z 1974 roku, której w skrócie przesłanie brzmi: by trzymać zapałki z dala od dzieci. Całość prezentuje opuszczony dom, który po chwili zapewne zajmie się ogniem. W tle słyszalne są dość przeraźliwe dźwięki. W tym momencie rzucimy okiem na reklamę pochodzącą z 2006 roku, która to w tym czasie emitowana była na terenie Wielkiej Brytanii. Jest to element kampanii społecznej, której hasłem było, iż narkomani poszukują tylko i wyłącznie mózgów swoich konsumentów. No cóż, w skrócie, chodzi tutaj o to, byś nie brał narkotyków i pamiętajcie o tym zawsze. Na oko 20-letni mężczyzna przychodzi do sklepu, który zdaje się być, no nie wiem, apteką, w której to na półkach stoją mózgi, którymi inni ludzie są naprawdę bardzo zainteresowani. Po chwili podchodzi do niego całkiem osobliwy sprzedawca, który zdaje się tutaj symbolizować właśnie narkomana. Cóż, zobaczcie sami. You're a puker? Hey? No. You know about the new spew stopper? No, I'm all right, mate. Ah, the Freakout Free X50. You know, back in the old days, before these came out, you lost it on weed and phew, that was it. Imagine that. You want it installed? With stronger strains than ever before. Mess with cannabis and you could mess with your mind. If you'd like to find out more, talk to Frank. Skoro mowa już o kampaniach społecznych, cóż, przygotowałem dla Was jeszcze jedną, całkiem niepokojącą reklamę, którą odnalazłem w internecie. Nie jestem do końca pewien roku jej produkcji, lecz z pewnością powstała na przestrzeni poprzednich dwóch dekad. Sam spot prezentuje z reguły normalną grupkę dzieci, zwyczajną klasę. Jednakże wśród nich obecna jest dziewczynka, która tutaj symbolizowana jest jako cicha lalka. Rówieśnicy niestety alienują ją od siebie, a jednocześnie obgadują. Cóż, całość pozostaje Wam już do własnej interpretacji, jednak pamiętajcie zawsze o wyznawanych przynajmniej przeze mnie wartościach. Wszyscy jesteśmy równi i każdemu powinniśmy nieść pomoc i myślę, że ten spot jak najbardziej pokazuje, jakie są skutki odwrotności takich zachowań. Dbajcie o siebie. Sally? Do you know the answer? Shush. Do you want to come by my house after school? Nah.
Fine. Can I go now? A teraz przyszedł czas na jedną z najbardziej niepokojących reklam, o jakich kiedykolwiek dane było mi mówić. Jest to dość stary spot telewizyjny, niestety sam nie jestem pewien roku produkcji, jednak jestem w stanie założyć, iż były to lata 60. XX wieku. Spot ten za zadanie miał reklamować płatki śniadaniowe Kellogg's Rice. A to, co sprawia, iż ta reklama serio jest dość niepokojąca, to klaun, który tutaj wystąpił. Udało mi się dokopać do kilku opinii w kwestii niej i cóż, zdania ludzi są dość podzielone. Część odbiorców uważa ją za stosunkowo zabawną, natomiast jeszcze inni twierdzą, iż jest na tyle niepokojąca, iż wręcz wylewa się z niej klimat świetnego horroru, jakim jest Dom Tysiąca Trupów. Polecam. A na sam koniec, w ramach przypomnienia, pozostawiłem reklamę, którą tak pokazywałem już kiedyś, jednak no cóż, zdaje się ona być na tyle ciekawa, że fajnie byłoby wam ją przypomnieć oraz pokazać ją nowym odbiorcom. Wyprodukowana została w 1973 roku, a jej przesłanie to Dark and Lonely Water, czyli mroczna i samotna woda. W skrócie, całość w naprawdę dosadny i jakże przerażający sposób informowała o zagrożeniach, w tym o utonięciu, jakie niesie ze sobą nieodpowiedzialne zachowanie w pobliżu wody. Cóż, zobaczcie sami ponownie. I am the spirit of dark and lonely water, ready to trap the unwary boy is showing off. The bank is slippery. Only a fool would ignore this. But there's one born every minute. Under the water there are traps. For an accident. Oi, look, there's someone in the water. Quick, you step in, stick the game out. Sensible children. I have no power over them. Oi, mate, that's stupid. Hey, go over and get that thing to wrap it up. No i to byłoby już na tyle w dzisiejszym materiale. Ja bardzo dziękuję wam za jego oglądanie. Jeżeli ci się spodobał, to strzel pod nim kciuka w górę oraz zasubskrybuj ten kanał, jeżeli jesteś tutaj nowy, ponieważ dobijemy 80 tysięcy widzów do końca wakacji, a z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej. Zajrzyj także na mój drugi kanał, czyli Chata w Lesie, po dużo, dużo horrorowych doświadczeń, a także wpadaj na mojego Discorda i Instagrama, wszystkie linki w opisie. Mówi do was Monder i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się ciepło, cześć!